Myślę, że Grudziądz, gdyby wystartował w plebiscycie na najbardziej depresyjne Śródmieście, to miałby naprawdę duże szanse, bo wystarczy przejść ulicą Toruńską. Ktoś, kto kiedyś wie, jak ta ulica wyglądała, jak ona funkcjonowała, jakie tam toczyło się życie, ulicą Wybickiego, ulicą Legionów, no przecież to zaczyna. Wystarczy rzucić okiem jeszcze przy okazji na sąsiednie ulice, na ruiny po szpitalu i po tym i depresja gotowa. Tak to niestety wygląda i dlatego my akurat w naszym programie będziemy do tego też namawiali Prawo i Sprawiedliwość, żeby Stalówka znalazła zupełnie oddzielne miejsce, żeby został powołany specjalny menadżer Grudziąckiego Śródmieścia, Grudziąckiej Stalówki z bardzo dużymi uprawnieniami i z prawdziwymi pieniędzmi i to zarówno takimi do zadysponowania czy zainwestowania w tę strefę, jak i z ulgami, prawda, i tak dalej, ponieważ no w przeciwnym razie to, co jest sercem tego miasta, co spełniało zawsze rolę taką miastotwórczą, no jest skazane na wymarcie. No, kiedy idziemy, widzimy te brudne witryny, upadające sklepiki, z których znaczna część z kartką do wynajęcia, gdzie zaczynają dominować lombardy i lumpeksy, no przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy, to trzeba odwrócić. A z drugiej strony prowadzi się przez kilka lat trwającą inwestycję, która jest tak naprawdę, o czym mówiliśmy wiele lat temu, kiedy w ogóle ten pomysł się pojawił, że będzie to erzac, ponieważ tej inwestycji w takim zamiarze, jaki był 8 lat temu proponowany, nie dało się zrobić. Wtedy już mówiliśmy, że musiałoby to kosztować nie 40 czy 60 milionów, tylko 200 milionów. I oczywiście z takim erzacem mamy do czynienia. Trwa to już nie wiadomo jak długo. Nikt nie pomyślał ani o etapowaniu tej inwestycji. Nikt nie pomyślał, co się stanie ze sklepami, które są przy zamkniętych całymi miesiącami ulicami. Większość tych sklepów już padła. Te, które nie padły, padną lada moment. Ja sam mam znajomych, no na szczęście, którzy wiedzą, co się będzie działo. Część z nich się tym wyniosła, poprzenosili się w inne części miasta, część poszła do galerii handlowych. No i dzięki temu ocaleli ci, którzy tego nie zrobili. Dzisiaj bankrutują, nikt się nimi nie przejmuje, nikt nie myśli o jakichkolwiek rekompensatach, nikt nie myśli o jakichkolwiek ulgach, a proszę pójść zobaczyć, ja kilka dni temu przejechałem całą tę trasę, później musiałem no, długo dochodzić do siebie, bo rzeczywiście po takiej przejażdżce, żeby przejść się przez główne ulice Starego Miasta, depresja jest prawie gotowa i proszę Państwa, nie spotkałem na tej inwestycji na całej trasie jednego pracującego człowieka przy zimie wyjątkowo łagodnym. To tu akurat powiem, że wystarczy pojechać choćby na drugi etap średnicówki i zobaczyć, jak tam pracuje skansa. Tam jest robota, tam są ludzie, tam jest sprzęt ciężki, prawda, i tak dalej. A tu, gdzie właściwie każdy tydzień kolejny jest wyrokiem śmierci dla lokalnego handlu, dla lokalnych usług, prawda, i tak dalej, żywego ducha.